Ale ja nie będę z nim tu rozmawiał, nie ma takiej możliwości. I jakie jest twoje ulubione warzywo? Pomidor. Wchodzisz do publicznej toalety i widzisz na zamku, że jest zajęta. To pukasz czy nie pukasz? On nie był kochany, a syn obok nawet był dla mamy bardzo niedobry, był zły. Tylko prosiłbym, żeby nic tutaj się nie wydarzyło. Piotrek, tam masz zaszczytne miejsce. To się kurwa cieszy. Chodź, wypadź mi tego liścia. Okej. Okay. Nie. Pierdol to, serio, kurwa. Bo czemu to musi być zawsze tak popierdolone? Ale ja chcę iść, ja chcę iść. Dobra, poczekaj. To siadaj, Szeli, siadaj normalnie. Ale ja nie będę z nim tu rozmawiał, nie ma takiej możliwości. Nie będzie go, tu dobra. Musisz wyjść. Wypierdalasz się. Ja się cię stąd wypierdoliłem. Ty mnie wypierdoliłeś? Ty jesteś warty, kurwa. Ty wypierdoliłeś żonę trenera, pierwsza walka. Nie. Pierwsza walka, kurwa. Dobrze, Kocho, dobrze. Dobrze. Dobra. Piesku. Zatem. Postrzelaj w żonę jak z kałacha, nie? Za ucha. Wejdź. Tylko tyle potrafisz. Zęby umyj, albo wstaw sobie nowe. O Boże. No chodź. No co? No chodź. A co, nie chce iść? No chodź. Nie chce iść? No nie chcesz. To zaczekaj na mnie. Zerbaty. Zaczekaj na mnie. Spoko, pod Orlenem z hot dogiem? Dobra. Tylko tyle potrafisz. Z hejterem se kurwa robić. Witamy serdecznie Piotra Szeligę u nas w studio. Siemam się. Możesz tam usiąść. Możesz tu. Piotrek, może tu, Szeli. Może tu nawet lepiej będzie. Dobrze. O kurwa. Twoją. Mogę się napić? I od razu mamy telefon do Piotra Szeligi. Halo, halo. Halo, halo. Cześć, witam cię. Jak się nazywasz, skąd jesteś i jakie masz pytanie? Cześć, Radar z Badery. Mam parę pytanek. Co tam, co tam się kurwa dzieje? On tam biega, kurwa. Biega. Rozrzepka. On taranem chciał wziąć ochronę i tam biegł. Ja pierdolę. Się przez 9 wojarzy chciał. Jak nosorożec. Ale jak to, Pierdolę. Nosorożec. Rino. Dobrze. Halo. Halo. Cześć, witam cię. Przepraszam, ale mieliśmy tutaj grę w dwa ognie. Jeszcze raz. Jak się nazywasz i skąd jesteś? Radar z Madery i mam parę pytanek. Okej. Okay. No halo. Pierwsze pytanko byłoby do Piotrka. Tak, słucham. Cześć Piotruś. Siema. Słuchaj, jakie jest twoje ulubione warzywo? A to jest ten ziomek, tak? Co ty gada? Ale do czego zmierzasz? Chwila, powtórzę pytanie. Jakie jest twoje ulubione warzywo? Pomidor. A tak generalnie to lubisz warzywa, czy raczej nie są w rodzinie twoich ulubieńców? Średnio. Aha, okej. Okay. Drugie pytanie byłoby do Denisa Załęckiego. O kurwa, to chyba nie ta gala, byku. Pojebało ci się. Denisa nie ma, a ja się zastanawiam, co Piotruś taki grzeczny. Dobra, to do Piotra. Kurwa, to ten ziomuś, dobra, już wiem. Jak wchodzisz do publicznej toalety i widzisz na zamku, że jest zajęta, to pukasz czy nie pukasz? To nie idę do toalety. To nie idziesz, okej, okay, dobra. To ciekawe, bo to jakoś mi się nie pokrywa z tym, co widzę. Ale dobrze, pójdźmy dalej. Słuchaj, bo jakby też nie zrozumiesz źle. Ty kiedyś nagrywałeś takie inspirujące storki. Dużo mówiłeś o tym, żeby przełamywać własne bariery, że ciężką pracą można osiągnąć to, czego się pragnie. I chciałem ci powiedzieć, że jest to ogromnie inspirujące i że osiągasz swoje cele i żaden hejt, żadne kłody, ani żadne małżeństwo kobiety z twoim przyjacielem nie jest dla ciebie przeszkodą. Dzięki tobie zrozumiałem, że marzenia można spełniać niezależnie od okoliczności. Dziękuję ci za to. A takim kolegom jak na przykład twój trener, to się kompletnie nie przejmuj, przecież to nie pierwszy twój zawiedziony ziomuś. A propos ziomków, to na pewno stanę po twojej stronie, jeśli chodzi o Don Diego, który ze względu na hejt jakoś tak zakończył waszą znajomość przez ten cały hejt na stopie trenerskiej i przyjacielskiej, bo moim zdaniem strasznie jest tak odwrócić się od kogoś, gdy ma akurat ciężką sytuację. No, Rafał Antończak pewnie też by się zgodził, ale z drugiej strony nie ma też co się dziwić, że Diego objął swoją kobietę ogólnopolskim programem ochrony żon. Ty pewnie też byś objął, i to nie tylko programem. A już w temacie małżeństwa Ani i Rafała to też może nie będę gadał, bo nie ma co się nad tym rozwodzić. Okay. Ale generalnie jak ty podchodzisz do tego, że Don Diego zostawił cię ten? W sensie jakby no, urwał z tobą znajomość. Normalnie, no każdy idzie swoją drogą, no i tyle, nie? Jak szczur z tonącego statku. A mam też pytanie, bo Nie chcę tutaj mówić źle o Mateuszu. Zrobił na pewno co mógł, jak mnie trenował. Teraz wyszła taka sytuacja,
że gdzieś tam może nie wytrzymał tej presji tłumu, no i tyle, no. Co mogę na ten temat powiedzieć? Ale słuchaj, ja Mateusza też bardzo szanuję, też bardzo tak, gdzieś tam mi pomógł i go lubię, ale powiem ci na przykład, że jako, uważam tak przynajmniej, nie, nie mówię w tej sytuacji, więc też możecie powiedzieć, że się mylę, ale jako na przykład kolega, taki, czy pytając może tylko kolega, tak, trener twój, czy jaki kolega, mógłbym powiedzieć, stary, ja w ogóle, kurwa, nie popieram to, co zrobię, to jest chujowe, w ogóle, kurwa, ale stary, czy jest na przykład twój kolega, ja za tobą stanę, że będę dalej się z tą kolegował, no to mnie to było chujowe, ale gdzieś tam w jakiś sposób i tak być z tobą i ci wspierać, a myślę, że poszedł za głosem tłumu, czyli po prostu, że nie chcę, żeby na mnie hejt spadł, że się z nim kumpluję, wszyscy mi piszą, to ja spierdalam, tak wiesz, szczur stojącego okrętu, ale przecież no, można, tak mówię, no, potępiać, można krytykować, ale na przykład z tego powodu zostawiać, powiedzmy, kolegę, przyjaciela, no, no nie wiem, no, ale no, wiem, no, ja nie byłem w tej sytuacji, może on ma inny obraz. Powiedz mi, a czy będziesz do walki wychodził z nim, czy on będzie ten nie, czy już w ogóle jest koniec? Wbrew temu, co Mateusz powiedział, to tak jakby ja nie chcę mieć z nim nic do czynienia, bo... Bo ciężko było trenować z kimś do walki, gdzie wiesz, że nie masz wsparcia. Dokładnie, dlatego... Zmieniasz sztab trenerski? Zmieniłem cały sztab trenerski, menadżerski. Można wyjść na kogo, czy to jest tajemnica? Ale w sensie Art Nox też jakby tam? Tak, tak. Dlatego, okay. Dlatego teraz będzie mnie reprezentowała jakby inna szkoła. Ale chcesz jakby... Będą możesz... mnie trenować i będą ode mną na dobre i na złe. Okej. Okay. Okay. Ale dowiemy się kto, czy jakby to jest pójdzie tajemnica. Jeszcze, bo jeszcze mamy telefon, Wojtek, to dodajmy dokończyć naszą. Jeszcze chciałbym zahaczyć, że a propos tego, co tam Zadyma mówił, bo on tam mówił, że i tak byłby kolegą i w ogóle Zadyma, ty masz dziewczynę? Żonę. Żonę, aha, no to odważnie, dobra. A jak powiem, ale... co mówisz na ryzyku. Dobra, to jeszcze ostatnie pytanie tylko do Piotrusia, naszego kochanego gwiazdy wieczoru. Słuchaj, czy jakby po tym, na przykład, to był ten incydent, że twoja żona tam nawiedzywała tam kogoś matkę od szonów, tam coś tam zażartowała sobie na streamie o CS-ie, to jakby już jakby doszliście do jakiegoś konsensusu, żeby nie poruszać pewnych tematów i zawarliście śluby milczenia? Wiesz, to nie o to chodzi. Jakbyś czytał codziennie jedno i to samo, to też w pewnym momencie... Mi się wydaje, że na pęku miał już dość po dokładnie. Prostu. Dokładnie. Że tak żygała tą całą sytuację, że w kurwie ja powiedziała, że po prostu... Mi tak właśnie... Żeby tak, się ja po prostu tak odpierdolili. No. Odpierdolcie się, kurwa, macie chuj, tyle pocisnęła i po prostu... Ten. Ja myślę, że można mieć taki stopień każdy załamania człowieka. Patrzcie, tak samo na przykład... Porówno to może dziwnie, ale patrzcie. Tak samo ludzie przyjmowali na przykład Ukraińców do siebie do domów, a po 3-4 miesiącach już mieli tak jakby dość tych ludzi, z którymi mieszkali, zaczęli na ich utrzymanie. Na początku był taki, zawsze jest taki syndrom już, stopień przemęczenia czymś, prawda, że na początku jest ileś czasu fajnie, ale jak trwa to zbyt długo, człowiek jest tyle zmęczony tym, że nie potrafi po prostu już z tym wytrzymać, jest mu tak, nie wiem, czy obojętny. No ma się z tego po prostu dość. Jest, ma dość, ma dość, po prostu już ciśnie tak jak ten. Dlaczego ja mówiłem, że w pewnym stopniu jakoś bronił Piotrka, ale nie wiem, czy chcesz być na wizji, czy nie, bo ja mam dłuższą wypowiedź. Ale tutaj ja widzę to tak, nie będę adwokatem diabła, ale patrzcie, no prawda to gówno, każdy ma swoją prawdę. Piotrek swoją, jego partnerka swoją, trener jakby też się wybudził, to, czego mu bardzo życzę, też na pewno będzie miał swoją prawdę. Ale on nie, ale wyjaśnij, a mogę wyjaśnić, że... On nie śpi, kurwa, on nie jest w żadnej śpiątce. Ale właśnie jak to właśnie wszystko zmierzyć, tak? Ja pamiętam, że moja żona mi też mówiła, Tomek, szanuj mnie zawsze, bądź dla mnie dobry, bo jeżeli ty, właśnie ten sam temat mi poruszała, który zaczął u Piotrka, bo jak gdybyś ty kiedyś na przykład miał tak, jakbyś walkę, nagle byłbyś niepełnosprawny, trzeba by się tobą zajmować. Ja muszę cię kochać, ja muszę czuć to, że ja chcę cię tobą zajmować, bo będzie mi bardzo ciężko, że będziesz mi dla mnie niedobry, nie będziesz mnie szanował, żebym ja potem miała tobą się zajmować. Ja wiem, że mówi się, że w doli, nie doli, jak się składa przysięgę małżeńską, prawda, śmierć nas z nią rozłączy, prawda, w chorobie i zdrowiu, ale no niestety już w ten sposób oczekiwać od młodej kobiety, która powiedzmy, że nie było z nimi, u nich bardzo dobrze, to oczekiwać od niej, że cię nie zajmowała, byłoby czymś naprawdę już takim też karkarzącym dla niej. Tylko teraz tak, pytanie, czy jaki był trener dla niej, czy było u nich wszystko w porządku, dobrze, to wy tylko oni wiedzą sami, jak było naprawdę, to
jeszcze, powiedzmy, pół biedy. Ale jeżeli na przykład jednak ten trener był dla niej dobry, a ona coś takiego zrobiła, to wtedy troszeczkę Shelly ma problem, tak? Jest problem. Wtedy Piotrek ma problem, bo był taki fajnie napisany tekst kiedyś, który przeczytałem, że nikt nie jest w stanie odebrać ci kobiety, odbierze ci tylko problem, bo kobiety są wierne. Ale akurat w tym przypadku to nie jest tak, że trener kumplował się z Piotrkiem, trenował go, a nagle po prostu Piotrek mu odbił kobietę po pokryjomu, a trener tutaj cały czas, wiadomo, był tak jakby, wiadomo, obecny, że chodził, wiadomo, nie był sparaliżowany, prawda? W tym wypadku to wygląda teraz całkiem no, inaczej. Ja wiem, że to tak głupio brzmi, ale no... Tak mówię, kobieta jest młoda, może być już naprawdę po dwóch latach opiekowania się tym mężem, cały czas siedzenia z nim, może być już zmęczona tym. Nie może tego powiedzieć nikt z ludzi, którzy nigdy się kimś nie opiekowali. Bo jeżeli ktoś nie może wyjechać na wakacje, musi parę razy dziennie wyjść maksymalnie na godzinę czy dwie z domu, bo musi wrócić i znowu się tą osobą opiekować. I tak mówię, jeszcze na przykład w sytuacji, gdyby ta osoba nie była jakaś super kochana dla niej, to wtedy jest bardzo ciężkie na pewno. Pamiętam, robię jakiś pogrzeb takiemu, takiej rodzinie, bo ja w ogóle w zakładzie pogrzebowym pracuję, gdzie umarł mąż właśnie kobiety. I ja miałem zaproponować napis na kwiatach. I ja mówię, może dla ukochanego męża od żony. A nagle taka cisza zapadła, ona tak z głową w dół popatrzyła i powiedziała, on nie był kochany. A syn obok nawet był dla mamy bardzo niedobry, był zły. Nie? I od tamtej pory w ogóle na początku sugeruję, żeby dać na przykład ostatnie pożegnanie dla męża od żony, a potem jak ewentualnie ktoś powie, że chce coś bardziej czułego, to ewentualnie proponuje... Muszę ci już przerwać to, bo to się... Myślę, że powiedziałeś całe sedno, jak się przekazać. Ciężki temat właśnie dlatego, że tutaj nigdy żadna sytuacja nie będzie taka sama, tak? W sensie nie było takiego samego schematu. Ja... Okej, Tomku, no, już przerwiemy. Ja muszę tutaj powiedzieć, że jesteś tak bardzo szczerym i empatycznym gościem, że mało kto by się odważył na takie wyznanie, tak, powiedzieć to, co myślisz o tym i stanąć za, no bo ja za Piotrkiem, którego... Nagle, no ludzie w tej chwili... W Polsce wszystkim nagle powiedzieć, ale pamiętajcie, że nikt nie jest w tej sytuacji, co Piotrek, co ta żona... Dobra, ta... już no. Musimy to uciąć. Dobra.